Jestem wdzięczny Bogu, że bezpiecznie mogłem przybyć na miejsce nabożeństwa. Jeśli pamiętam, drugi raz jestem jako usługujący, a kiedyś byłem gościem około 10 lat temu, może kilkanaście. Ale chciałem się cofnąć jeszcze wcześniej do lat mojej młodości. Gdy miałem około 17-18 lat, było to gdzieś 45 lat temu, przyjeżdżali do naszego miasteczka na Opolszczyźnie misjonarze, którzy w Afryce czy w innych krajach prowadzili misje i opowiadali o tej pracy, ale ja zwróciłem się do jednego takiego brata misjonarza z prośbą, aby doradził mi, jak rozwiązać pewien problem duchowy, moralny, pewien grzech, czy kilka grzechów. Jako młody człowiek borykałem się, jak każdy z nas, z pewnymi problemami i usłyszałem w odpowiedzi: synu, powinieneś codziennie przychodzić do spowiedzi i ten problem zniknie. I tak robiłem przez około tydzień czasu. Po tygodniu przychodzę, mówię: ojcze, nie znika dalej, te problemy istnieją. Synu, dwa razy dziennie do spowiedzi. I też próbowałem dwa razy dziennie. I też trwało to około tygodnia. Przyszedłem i mówię: no ojcze, tutaj dalej te problemy nawet narastają, nie znikają. No mówi, to już nie wiem, co mam z tobą robić. I dlatego wspominam o tym, że dorastając, patrząc na swoje życie czy kolegów i na moc Ewangelii, która spodziewałem się zadziała w moim życiu czy w życiu moich znajomych, spodziewałem się jakiegoś wzrostu, jakiejś wolności, a jakoś nie bardzo to wychodziło. Zrozumiałem, przeczytałem nawet w wielu książkach, jeden z księży o imieniu Jan Wierusz Kowalski w książce Historii Kościoła wspomniał, że tak naprawdę współczesne chrześcijaństwo, włącznie z naszym tu największym w Polsce kościołem rzymskokatolickim, uczciwiej byłoby nazwać ochrzczonym pogaństwem, bo prawie wszystko, w co wierzymy, mamy od pogan. No i byłem zdumiony taką opinią. Prawie wszystko, czyli dogmaty, obrzędy, zasady wiary, to wszystko napisał ten ksiądz, historyk Kościoła, pochodzi od pogan. I w komentarzu czy w związku z tą opinią w latach 70., początek 80. te książki były wydawane, taka seria książeczek Historia Kościoła. Znalazłem na dowód prawdziwości tych słów, znalazłem taki niezwykły cytat w rozdziale Boski Pasterz, książce Życie Jezusa. Posłuchajcie: we wszystkich wiekach wielcy filozofowie i nauczyciele wygłaszali wobec świata teorie, które miały zaspokoić potrzebę duszy. Wszystkie pogańskie narody miały swoich wielkich nauczycieli i filozofów oraz systemy religijne, które ofiarowały inne środki odkupienia niż te, które przyszedł ofiarować Chrystus, odwracając oczy ludzi od oblicza Ojca i napełniając ich serca tępym strachem przed tym, który dał im tylko błogosławieństwa. Miały one pozbawić te systemy religijne Boga tego, co było Jego własnością, zarówno poprzez akt stworzenia, jak i odkupienia. Ci fałszywi nauczyciele w ten sam sposób obrabowują ludzi, a miliony istnień ludzkich wciśnięte są w więzy fałszywych religii, w kajdany niewolniczego strachu oraz zimnej obojętności. Trudzą się jak juczne zwierzęta pozbawione nadziei, radości i aspiracji na tej ziemi, oczekując z tępym strachem przyszłego życia. Tylko Ewangelia łaski Bożej może podnieść duszę, a rozpamiętywanie Bożej miłości objawionej w Jego Synu wzmocni siły
i nasze serca oraz doda duszy sił w sposób, jakiego nie da osiągnąć się inaczej. Chrystus przyszedł, by przywrócić człowieku podobieństwo Boże i dlatego każdy, kto odwraca ludzi od Chrystusa, odwraca ich od źródła prawdziwego rozwoju i ograbia ich z nadziei, z celu i chwały życia. Taki człowiek jest złodziejem i zbójcą. Oczekiwałem od mojego kościoła czy przywódców duchowych, będąc jako młodzieniec członkiem największego w Polsce kościoła, pewnej mocy duchowej, siły, ale też pokoju, radości, że jest jakaś droga do przezwyciężenia pewnych związanych z tą ludzką, upadłą naturą słabości, jednak to nie nadchodziło. I narastał, tak jak tu pisało, pewien taki tępy strach przed przyszłym życiem i myśląc o śmierci, myśląc o tym, co może być po śmierci, nie znałem odpowiedzi na to pytanie. Ten niepokój narastał i było mi bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Nawet odważyłem się dwa razy wieczorami czy w nocy biegałem tak w przyrodzie gdzieś, odwiedzałem cmentarz i tam się modliłem nad grobem, aby Bóg wzbudził daną osobę z tego grobu, aby mi powiedziała, co tam jest po śmierci. Nie będę szczegółów opowiadał, ale za drugim razem, gdy opuszczałem cmentarz, coś się wydarzyło, gdzie mi włosy podniosły się, skóra się zjeżyła, jak to się mówi, włosy dęba stanęły. Po prostu widziałem, że nie czas na takie kontakty. Zresztą później dosyć szybko dowiedziałem się, że i tak ten zmarły nie mógłby wyjść z tego grobu, jeżeli to byłby upadły anioł. No w każdym razie było to pragnienie, wielkie pragnienie poznania, co mówi Pismo Święte na temat sposobu przemiany ludzkiej natury, czy tych słabości i tajemnic osiągnięcia, czy przyjęcia tej Bożej mocy, o której Pan Jezus powiedział, choćby w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi i ja ją wam daję, abyście mogli iść i ratować innych, ale najpierw sami powinniśmy przyjąć tą moc, skorzystać, poznać. Mam taką myśl tutaj, taki cytat. Dwa teksty będziemy na początku otwierać. To jest Efezjan 6,12 i 1 Tymoteusz 6,12. Bardzo łatwo zapamiętać. 6 rozdział, 12 wiersz i tutaj, i tutaj. I tam jest słowo bój wymienione. Bój wiary, czy bój ten duchowy, ale wcześniej jeszcze taki fragment, tutaj brat Maurice Wenden zapisał w jednej pozycji takie słowa. Diabeł jest silniejszy od nas, przychodzi do nas przez nasze słabości, przez problemy i wie, że najlepszym sposobem utrzymywania nas w tej niewoli jest i kuszenia nas, jest skoncentrowanie naszej uwagi, naszych myśli na różnych błędach i słabościach oraz na staraniu się o to, aby je przezwyciężyć, zamiast patrzeć na Jezusa i polegać na Jego sile. Jest bardzo duża różnica pomiędzy bojem wiary, do którego Biblia nas zachęca, byśmy go toczyli, a bojem z grzechem. Gdy staramy się walczyć z grzechem czy diabłem o własnych siłach, na pewno za każdym razem przegramy bitwę. I są takie trzy źródła zagrożenia dla naszego życia duchowego czy duchowego rozwoju. To, co tu było powiedziane, to jest szatan, również świat oraz nasza słaba grzeszna natura, nasze serce nieodrodzone, Jeremiasz 17,9. Tam jest napisane, stwierdza Jeremiasz, czy Duch Święty przez Jeremiasza pisze, że serce człowieka jest najzdradliwsze z wszystkich rzeczy pod słońcem, najbardziej niestałe, przewrotne i któż je może do końca zgłębić. I według listu do Efezjan, rozdziału 6, wierszu 12, czytamy, że nie mamy boju przeciw ciału i krwi, przeciw jakiemuś człowiekowi, ale przeciw księstwom i zwierzchnościom
i duchowym dzierżawcą świata ciemności, przeciw duchowym złościom, które są wysoko. I Biblia mówi, że źródło tych ataków to jest duchowa przestrzeń ponad nami, skąd przychodzą szatan i upadli aniołowie, dzierżawcy świata ciemności, wykorzystując słabości naszej grzesznej natury i te różne propozycje, jakie są na świecie, starają się zniszczyć naszą wiarę, relacje z Bogiem i spowodować, żeby ten dar zbawienia w Chrystusie, abyśmy z niego nie skorzystali, abyśmy zginęli razem z nimi. To jest celem szatana, aby jak najwięcej ludzi za sobą pociągnąć na zginienie. I tutaj w liście już pierwszym do Tymoteusza, to był taki uczeń czy syn w wierze duchowy, czytamy prośbę, zachętę, taką radę w pierwszym liście do Tymoteusza i tam w wierszu 12. Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami. I to była taka i modlitwa, i prośba apostoła Pawła do Tymoteusza, ale też do każdego z nas. I jest takie pytanie bardzo ważne, które należy postawić. Tutaj już coś wcześniej z tych myśli, które brat Wenden zapisał, wspomnieliśmy. Czym jest bój wiary? Ale zanim na to pytanie odpowiemy, co jest jego istotą, co jest jego sednem, co jest jego treścią, na czym dokładnie to polega, chciałem zwierzyć się z takiego intymnego, duchowego przeżycia. 30 lat temu, w tym roku minęło 40 lat, jak jestem w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, dokładnie to był 12 lutego 83 roku, jak łatwo policzyć, sobota i dzień moich urodzin. I taki prezent Pan Bóg zrobił, że mogłem odwiedzić w tym dniu zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Opolu. I Duch Święty przekonał mnie, że warto tu przychodzić, poznawać prawdę. I tak do dzisiaj dalej to trwa. A z kolei dzisiaj, 10 czerwca, mija 39 lat, gdy zawarłem związek małżeński. Także takie daty. Dziękuję bardzo. Szczególne daty w moim życiu, zaślubiny z Bogiem i zaślubiny z towarzyszką, którą Bóg mi wybrał. Prosiłem Go, aby wskazał mi tą osobę, z którą mogę iść przez życie. I około 10 lat będąc w zborze, dokładnie nie znam roku, ale mieszkałem już w Cieszynie. To były lata 90. Tam od 91 czy 90 roku mieszkam 32 lata. Po kilku latach, rok, dwa, trzy mieszkałem w Cieszynie, około 30 lat temu skierowałem taką niezwykłą prośbę i modlitwę do Boga. Poprosiłem Go, Panie Boże, Panie Jezu, powiedz mi, jaki jest mój największy grzech. Nie wiem, ktoś powie, co ci mogło tam w głowie zaświtać taki pomysł, że takie pytanie. No ale jakaś taka potrzeba była, bo różne tam problemy, jak może niektórzy z nas, duchowe, moralne. I ciekawiło mnie, czym najbardziej zasmucam mojego Zbawiciela. I gdy skierowałem taką prośbę, kilka sekund, nie wiem, 5-10 sekund, słyszę, tak jak Izajasz bodajże mówi, usłyszycie cichy głos z tyłu do ciebie mówiący, to jest droga, którą macie kroczyć. I ja usłyszałem, twój największy grzech opisany jest w książce Życie Jezusa na stronie 584. A że prawie codziennie ją czytałem w tym okresie, stronę za stroną, modląc się, abym mógł podążać tą drogą uczniów Jezusa czy osób, które Jezus uzdrawiał, spotykał z niecierpliwością, zacząłem kartkować i szukać tej strony i okazało się, że
Była to rozmowa Jezusa z Piotrem po zmartwychwstaniu Chrystusa, gdzie Piotr pyta Jezusa trzykrotnie, czy mnie miłujesz? I tam dalej, gdzieś w środku, tutaj akurat mam otwarte, zacząłem rozumieć już powoli, o czym może być mowa. I tutaj jest opis tego, że Piotr dotychczas znał Jezusa jako posłanego z nieba proroka i nauczyciela, ale w tym momencie, właśnie w czasie tej rozmowy, przyjął go jako swojego Pana i pokochał go jako Boga, jako Stwórcę i Zbawiciela. Poznał, że Chrystus był dla niego wszystkim we wszystkim i był przygotowany od tego momentu, aby współuczestniczyć w ofiarnej misji Pana. I Jezus przepowiedział śmierć, jaką Piotr umrze, ale czytałem dalej. I tutaj doszedłem do miejsca, gdzie jest napisane. Dla Piotra słowa Chrystusa, pójdź za mną, były bardzo pouczające. Otrzymał pouczenie nie tylko w sprawie swej śmierci, ale każdego kroku w życiu. Dotychczas Piotr miał skłonność do niezależnego działania. I Duch Święty mówi, tu zaczynamy odpowiadać na to pytanie. Skłonność do niezależnego działania. Często zamiast czekać lub postępować według Bożego zamysłu, sam planował swoją pracę w służbie Bożej. Nie miał jednak żadnej korzyści z tego, że śpieszył się przed Panem. Jezus rzekł mu, pójdź za mną, nie wyprzedzaj mnie, wtedy nie będziesz musiał sam potykać się z zastępami szatana. Pozwól mi iść przed Tobą, a nieprzyjaciel nie przemoże Cię. I Duch Święty mówi, tu jest ten twój największy problem, gdzie jesteś aktywny, pełen energii, chęci do pracy również misyjnej, ale nie masz czasu na rozmowę ze mną i nie masz właśnie takiej postawy ucznia, który chce iść za swoim nauczycielem czy za swoim mistrzem i nie pytasz mnie o to, jak przeżywać kolejne dni i godziny swego życia. Czytałem w biografii Ellen White, gdy zawarła związek małżeński, to razem z mężem rano, gdy oddali Bogu dziękczynienie za nowy dzień, gdy porozmawiali z Bogiem, to padało pytanie, Panie Boże, jaki masz plan dla nas na ten kolejny dzień życia? I tak długo klęczeli, wsłuchując się cierpliwie w ten cichy głos, aż usłyszeli, co Bóg dla nich planuje na dany dzień. I o tym tutaj przeczytaliśmy przed chwilą. Akurat jest to w kontekście pracy w dziele Bożym, ale tam czytaliśmy, że Piotr otrzymał pouczenie w sprawie każdego kroku, jaki miał stawiać na drodze życia codziennie. I jest to Bożą wolą i Bożym pragnieniem, abyśmy nie chcieli przeżyć życia w ten sposób, że a ja sobie wybieram jakąś szkołę, jakąś pracę, a jakąś partnerkę czy partnera na życie. To tak nie ma być, że ja sobie wybieram. Powinniśmy prosić Boga, wierzę, że tak jest, aby On był tym, który wybierze dla nas te najważniejsze rzeczy w życiu, czy nawet te mniejsze. Nie mówię, żeby tu jakoś tak całkowicie zrezygnować ze swojej wolnej woli i nie wiem, w kwestii kolorów ścian, czy jakichś w mieszkaniu spraw remontowych, innych rzeczy, ale wiemy, o czym mówimy. Powinniśmy nie tylko poczuć, bo Ewangelia, Biblia nie ogranicza się w tym boju wiary do odczuć, do sprawy uczuć, psychiki, ale wiara powinna sięgać, czyli każdy z nas powinien sięgać ręką wiary, trzymając się Bożych obietnic i z góry dziękować za ich wypełnienie, spodziewając się, że w swoim czasie Bóg
da te duchowe dary i te duchowe zwycięstwa. No i teraz ponawiam to pytanie, czym jest bój wiary? I w piątym tomie Świadectw dla zboru, strona 513, znalazłem wspaniałą odpowiedź na tak zadane pytanie. A więc pytanie, czym jest bój wiary? Jest to życie prowadzone w łączności z Bogiem. Jest to usilne staranie się, aby każdego dnia poświęcić na bliższe zapoznanie się z Panem Jezusem. Ten bój wiary jest jedynym bojem chrześcijanina, o jakim mówi Biblia. Jeśli wszystkie nasze siły i wysiłki skoncentrujemy na Jezusie, wtedy On będzie walczył za nas z grzechem, diabłem, ze światem, tak jak obiecał. A sam Bóg pokoju, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 23-24, a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł na przykład w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, wiersz 57. Tam czytamy też właśnie o walce, o zwycięstwach i oddaję Bogu chwałę, dziękuję Bogu pisząc takie słowa, albowiem Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powinniśmy pamiętać, wierzę, że pamiętamy, tylko że są różne sytuacje w życiu, różne problemy czy pokusy, że no, nasze serce cielesne, tak na to patrzę, jest tak wyszkolone czy zaabsorbowane tym światem, troską o byt doczesny, że nieraz ciężko nam się przebić przez pewne tutaj ciemne jakieś takie chmury trosk, problemów, czy zakłopotania o te sprawy codzienne, żeby patrzeć i widzieć Jezusa pomimo ciężarów i problemów. I tutaj właśnie wyraźnie było napisane, że Paweł dziękuje Bogu, który nam daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie, czy przez Chrystusa Jezusa, 1 Koryntian 15:57, a drugi list do Koryntian, rozdział 2, wiersz 14, tam jeszcze dobitnie jest napisane, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Jest jeszcze inny piękny tekst, który mówi w liście do Rzymian, 8 rozdział i wiersz 17. W każdym razie przeczytam ten tekst, a zaraz go znajdę, bo mam go przepisany. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I czytamy tutaj, że tak jak w liście do Efezjan za chwilę popatrzymy, Bóg dał nam wszystko, abyśmy przez wiarę, właśnie patrząc na Jezusa, tak jak brat czytał Hebrajczyków 12:2, abyśmy mogli odnosić, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, pełne zwycięstwo. To jest wiersz 37, list do Rzymian 8:37. We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I nie wiem jak u was, ale tak życie się potoczyło, że było nas czterech braci, tato nadużywał alkoholu, no w zasadzie przez całe nasze dzieciństwo i młodość, pracował w policji, najpierw tam były środki z mandatów, to tego alkoholu było dosyć dużo, no potem inna praca, ale też ciągle był alkohol i uciekałem z domu, w sensie do szkoły, do domu kultury i uczestniczyłem w ponad 10 różnych organizacjach, czy takich tam sportowe zajęcia, czy nie wiem, jakieś konkursy filatelistyczne, czy,
Czy angażowałem się w różne tam działalności, żeby tylko gdzieś tam w domu nie przebywać, o ile się dało. I potem mi to zostało, gdy wyszedłem z domu. Teść, jak mnie zobaczył, przyszły teść, nie wiedziałem, że będzie moim przyszłym teściem, był pastorem, to powiedział: Marek, widzę, że masz taki problem, dużo rzeczy robisz, trzymasz, ciągniesz i trzeba takich dużych noży, żeby ciąć i odcinać się od wielu rzeczy, bo kiedyś gdzieś tam padniesz ciągnąć za dużo spraw naraz. I Pan Jezus zwrócił uwagę Marii, która prosiła Go, aby z kolei, przepraszam, Marcie, pomyłka, Marta prosi Jezusa, aby zwrócił uwagę jej siostrze, że nie pomaga jej, a jest sporo pracy. I znalazłem kilka cytatów, nie będę już teraz otwierał, za bardzo nie ma czasu, ale na przykład w rozdziale w Kafarnaum, życie Jezusa, padły takie słowa na drugiej stronie tego rozdziału, że Jezus w swoim nauczaniu dążył do przerwania czaru namiętności, jaki utrzymywał ludzi w oddaniu dla spraw ziemskich, tych doczesnych spraw, które same w sobie są ważne i potrzebne, ale nie pierwszoplanowe, nie najważniejsze. I te troski dnia codziennego, no zarabianie na, nie wiem, rachunki na podstawowe funkcjonowanie, nie może tak opanować naszych serc, umysłów, zdominować życia, żebyśmy gdzieś w tych wszystkich sprawach zapominali, kim jesteśmy, dokąd idziemy, w jakim czasie żyjemy i co jest naszym najważniejszym zadaniem. Tutaj piękne modlitwy padały, tu pamiętam, siostra modliła się za pastorów, za misjonarzy, za ewangelistów, ale tak naprawdę my wszyscy jesteśmy ewangelistami, wszyscy jesteśmy misjonarzami, wszyscy jesteśmy powołani, aby świadczyć zarówno w teorii, jak i w praktyce, co w apelu mówiliśmy, i służyć innym ludziom. To jest nasze powołanie i główny cel życia. Jeżeli o tym zapomnimy, to życie nasze będzie jakąś pomyłką i będzie przegrane. Szatan stara się nas uwikłać, może w ważne sprawy nasze tu osobiste, nie wiem, może remonty, może nowe, ja tu o sobie teraz mówię, nie będę tu w szczegółach mówił, ale dwa dni temu czy trzy dni temu zajmowałem się grodzeniem, chciałem ogrodzić hektar pola, ale widziałem, że no nie dam rady, to ogrodziłem jakąś tam część, 20 czy kilkanaście arów, żeby sarny nam nie zjadały tych upraw. Żona jest ogrodnikiem, ja polisą rolniczym, mamy trochę ziemi i chcemy też w tym kierunku się rozwijać. No czeka mnie przykrycie w najbliższych dniach 30-metrowej folii. Już jest późno bardzo, bo to miesiąc temu miało być zrobione. Parę innych remontów, napraw i sam jestem bardzo uwikłany w te sprawy przyziemne, ale z drugiej strony nie mieć przy tym wszystkim czasu na osobisty kontakt z Bogiem i na sprawy misyjne, no to jest życie no, dla mnie nieszczęśliwe i jakieś niespełnione. A więc ta duchowa walka to jest, tak jak tu brat czytał, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, i to jest utrzymywanie społeczności z Chrystusem i wytężanie tych duchowych sił, aby koncentrować się na Jezusie i ręką wiary chwytać się Jego obietnic. I mam takie też piękne cytaty tutaj, wypowiedzi związane właśnie z sednem tego boju wiary. Potrzebujemy głębszego zrozumienia natury Chrystusa i tajemnicy Jego miłości, która przewyższa wszelkie poznanie, o czym w liście do Efezjan czytamy 3:19. Powinniśmy żyć w ciepłych promieniach Słońca Sprawiedliwości. I teraz bardzo ważne myśli. Nic oprócz miłosiernego współczucia Chrystusa. To jest pierwsza dla nas dobra nowina. Miłosierne współczucie Chrystusa. Jego boskiej łaski i Jego potężnej mocy nie może uzdolnić nas do przeciwstawienia się zaciekłemu wrogowi oraz przełamania oporu naszych nieuświęconych serc, naszej grzesznej natury. Trzy rzeczy. Miłosierne współczucie Chrystusa, Jego boska łaska, Jego potężna moc. To jest Twój i mój ratunek. Tam jest źródło siły, jeśli będziemy spoglądać, czytać w Słowie Bożym, w książkach chrześcijańskich właśnie o łasce, o miłosierdziu i o mocy Chrystusa.
Ale jeszcze padło pytanie, co jest naszą siłą w tej duchowej walce? W czym tkwi sekret twojej i mojej siły, tej mocy do zwyciężania? Może trudne pytanie. Ktoś by chciał... Pragnienie bycia w nim. Tak, tak, no, wszystkie odpowiedzi będą dobre, bo w rozdziale Dar Ducha w działalności apostołów odpowiedzi, czy w kontynuacji myśli, którą brat podał, Ellen White napisała, dopóki brak będzie pragnienia tej duchowej mocy i dopóki sprawy doczesne przysłaniać będą naszą uwagę, to będzie nam brakowało właśnie Ducha Świętego i Bóg nie da nam w momencie czy w czasie, gdy wszystko inne będzie ważniejsze niż ta jedyna, najważniejsza sprawa, społeczność z Chrystusem i poddanie się pod prowadzenie Ducha Świętego. Byłem wzruszony, jak na Ukrainie około 8 lat temu będąc, bo zacząłem tam jeździć w 2014 roku, czyli 9 lat temu i 5 lat rzędu byłem tam przynajmniej 2 razy w roku. Potem jeszcze osobno zbory odwiedzałem gdzieś tu przy granicy w Użgorodzie. W kilku zborach byłem i tam pewien mąż, była siostra lekarka, mąż, były dyplomata i córeczka około 5-letnia. I to było w Bucze pod Kijowem. I tam w naszej szkole był taki kongres z organizacji Jedemski Sad i tato opowiadał o swojej córeczce, że jest ciężko chora i że dzieci najczęściej nie dożywają z tą chorobą w wieku 10 lat. Także jest śmiertelnie chora, bardzo ciężko chora, ale nie prosi o modlitwy, aby Bóg ją uzdrowił, ale prosi o to, aby każdego dnia była prowadzona Duchem Świętym i aby słuchała głosu Ducha Świętego. O taką modlitwę prosi dla swojego 5-letniego dziecka. Byłem zdumiony jego taką duchową dojrzałością, ale nam też, przede wszystkim dorosłym, też tego potrzeba, abyśmy pozwolili łasce i mocy Chrystusa działać w naszym sercu na co dzień. To jest nasza największa duchowa potrzeba. I bardzo ważna rzecz jest, żeby właśnie pomimo, Biblia w wielu miejscach mówi, ze wszystkiego się radujcie, pomimo trudów, znojów, cierpień i problemów, żeby zachować radość w sercu. A nie zawsze to się da, tak po ludzku mówiąc, ale Duch Święty puka do naszych serc, mówi raduj się. Co pisze Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu, chyba wiersz trzeci, co tam pisze? Radujcie się, gdy przechodzicie rozmaite cierpienia, trudności i doświadczenia, bo co to robi? Bo to sprawia umocnienie czy wytrwałość waszej wiary. I tak to działa, że te przeciwności i cierpienia nie są na darmo, ale Bóg ma pewien plan. I tu przeczytam właśnie, że każdy problem jest okazją do rozwoju. Każda trudność zawiera w sobie nowe możliwości. Możemy się starać i walczyć, by zachować swój status, tęskniąc do starych, dobrych dni, czy narzekając na czynniki, które powodują zmiany, albo możemy iść naprzód w wierze. Możemy odkrywać nowe sposoby myślenia, nowe drogi, poczuć smak przygody, spróbować czegoś nowego, ale możemy podejmować ryzyko dla Boga. I gdyby Bóg nie dopuszczał pewnych problemów czy trudności, większość z nas byłaby zbyt leniwa, by próbować czegokolwiek nowego. Bylibyśmy zadowoleni ze stagnacji. Tak więc dziękujmy Bogu za trudne decyzje i problemy, które zsyła. Dziękujmy Mu za szkołę cierpienia, gdyż w tej szkole właśnie przybliżamy się do Jezusa, męża boleści. Przybliżamy się do naszych bliźnich, uczymy się współczuć, czerpiemy z zasobów ludzkiego ducha i możemy odkrywać je jedynie w tej trudnej szkole przeciwności i cierpień. Jakże niewielu chce uczyć się w takiej szkole, ale Pan postanowił, że z tej szkoły wyjdziemy oczyszczeni jak złoto, kończąc naukę z wyróżnieniem. I na dowód tego, że to tak działa, chciałem wspomnieć tutaj brat Finlay w swojej pobudki misyjne
Mocny fundament, taki był tytuł sprzed 15 lat bodajże, pisze, to jest 17 stycznia, o siostrze, od której dostał list, matka straciła dwóch synów. Wyobrażacie sobie? Coś niesamowitego jest w naszym kościele. Siostra, która dwie córeczki straciła, dwoje dzieci. Ale tutaj czytamy, że oni byli w wieku 3 i 16 lat, obaj utonęli w przydomowym basenie. No jakaś tragedia niepojęta. Dla mnie nie ma tak większego nieszczęścia niż właśnie utrata dzieci. Ona uświadomiła sobie po ciężkim okresie bólu, wracając powoli do życia, postanowiła usilnie patrzeć na Jezusa. Uświadomiła sobie, że jeśli jej życie ma być coś warte, to wtedy, gdy powróci do Jezusa i pozwoli Bogu posłużyć się nią w jakiś sposób. Oddała się w ręce Jezusa, ufając Mu bezgranicznie i zaczęła odczuwać pragnienie zbliżania się do Boga każdego dnia. I w swoim liście, który posłała bratu Finlayowi, napisała tak. Teraz łaknę i pragnę Boga, gdyż kocham Go i wiem, co to znaczy polegać na Nim i zupełnie szukać Go całym sercem i miłować Go z całej duszy. Wiem, jak to jest, gdy Bóg dotyka duszy i daje pocieszenie. Wiem, jak to jest, gdy możesz oprzeć głowę na Jego ramieniu. I chciałem tu Piotra wspomnieć, który w strachu, nie znając siebie, Życie Jezusa, strona 585, przepraszam, 485 u dołu, jest napisane, że gdy Piotr oświadczył, że pójdzie za Jezusem nawet na śmierć, choćby się wszyscy zaparli, on na pewno nie, to nie wiedział, co mówi, bo nie znał samego siebie, nie znał swojego serca. Było w nim wiele zarozumiałości, pychy, umiłowania świata, nieostrożność w podejściu do pokus i wiele innych jeszcze wymienionych takich słabości charakteru, ale przyszedł czas, gdy przyjął właśnie to miłosierdzie Jezusa, o którym mówiliśmy, Jego boską łaskę i Jego moc, poznał Jego miłość, gdy Jezus tłumaczył mu, Piotrze, ty się mnie na pewno zaprzesz 3 razy, zanim kur zapieje. Piotr nie wierzył w to, ale tak się stało. I gdy szatan chciał go zniszczyć, tak jak Judasza, i przyciskał go, aby popełnił samobójstwo, w jakiś sposób skończył sobą, bo jak można żyć z tak wielkim grzechem, Duch Święty przypomniał Piotrowi słowa Jezusa, Jego miłość, Jego boską łaskę i miłosierdzie i przebaczenie. I Piotr został na nowo poproszony czy zaproszony przez Jezusa, aby pasł owieczki Jego. I przyszedł czas, gdy jest wylany Duch Święty i Piotr odważnie wychodzi z innymi apostołami do przodu, głosi Ewangelię. I wiele razy są aresztowani, biczowani i przychodzi dzień, gdy jest skazany na śmierć i spętany, skuty łańcuchami, nawet między dwoma strażnikami. Czy on się wtedy boi? Jak myślicie? On zasnął, może pewnie śpiewał i wielbił Boga, ale zasnął jak dziecię przy piersi matki z absolutnym pokojem w sercu. Nie myśląc, czy tam mnie zetną, czy mnie nie zetną, akurat przychodzi anioł i uwalnia go. I dzieje się wielki cud. Ale tu mam opis w książce Działalność Apostołów na stronie 312-13. Opis ostatnich godzin czy chwil życia apostoła Pawła, który będąc w więzieniu wiedział, że no, ten czas śmierci się przybliża, a w końcu przyszedł ten dzień i tu Ellen White pisze, wzrok apostoła patrzył na wspaniałość bez niepewności i strachu, lecz z radosną nadzieją i tęsknym oczekiwaniem. Gdy stanął na miejscu swego męczeństwa, nie widział miecza katowskiego ani ziemi, która miała przyjąć wkrótce jego krew, ale spoglądał przez spokojne, błękitne niebo na tron przedwiecznego. Wykupiony przez ofiarę Chrystusa i obmyty z grzechu w jego krwi, ubrany w jego sprawiedliwość, Paweł wiedział i widział, że dusza jego jest cenna w oczach Odkupiciela. Życie jego skryło się Chrystusem w Bogu, z Chrystusem w Bogu. Apostoł był mocno przekonany, że ten, który zwyciężył śmierć, zdolny jest zachować
tego, który mu zaufał. Umysł apostoła uchwycił się obietnicy z Ewangelii Jana 6,40, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jego myśli i nadzieje ześrodkowały się na powtórnym przyjściu jego Pana. I gdy miecz kata spada i cienie śmierci otaczają męczennika, jego myśl ostatnia, która będzie również pierwszą w wielkim dniu zmartwychwstania, wybiega na spotkanie dawcy życia, który powita go do radości błogosławionych. I dlatego radość, źródłem Twojej i mojej siły w tej duchowej walce, w tym boju wiary, jest przyjęcie radości i pokoju, który daje tylko Jezus. Jeżeli chodzi o samego Jezusa, to On według tego, co czytamy w Ewangelii Jana, to On w tych ostatnich godzinach przed śmiercią nie obawiał się, czy nie martwił się o siebie wcale, ale zachęcał uczniów słowami: pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daję i niech się nie tworzy serce wasze, niech się nie lęka. Jego myśli skupione były na jego najbliższych, a nie na swoim cierpieniu czy na tej męce, którą miał niedługo przeżywać. Właśnie w 14 rozdziale Ewangelii Jana, w wierszu 27 czytamy te słowa: mój pokój zostawiam wam. I my dzisiaj żyjemy w bardzo burzliwych czasach, gdzie te niepokoje i problemy będą narastać. Będzie narastać nietolerancja, agresja, terror ze strony władz różnych i religijnych, i politycznych, ze strony rządów, które prawie w 100% cały świat oddaje się coraz mocniej, może słowo oddał za mocne, ale oddaje się coraz większym stopniu pod wpływy dzierżawcy właśnie tych mocy ciemności, pod wpływy szatana. I ten terror mogliśmy obserwować nie tak dawno, powiedzmy 2-3 lata temu. Będą nasilać się ustawy i przepisy w związku ze zmianami, z prawem klimatycznym i takie green paszporty zielone w związku właśnie z tymi dekretami, z prawami ochrony rzekomo atmosfery czy klimatu. Będą narastać, ale równolegle z tym idzie, bo nawet 2 lata temu w Glasgow w listopadzie była konferencja, w tym roku chyba minie 2 lata, gdzie już tam były wspomniane słowa papieża Franciszka, który w encyklice łączył sprawy ochrony klimatu z prawem wywyższenia niedzieli. I to będzie narastać i w końcu przyjdą prawa niedzielne, o których w zasadzie tylko Kościół Adwentystów Dnia Siódmego głosi, że coś takiego przyjdzie, dekret niedzielny czy prawo niedzielne, i też takie paszporty czy dokumenty będą wystawiane, kto jest za, a kto jest przeciw. Ta ewidencja jest prowadzona bardzo skrupulatnie. I w tym wszystkim, co się będzie działo, Jezus obiecuje nam: pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, niech się nie lęka. I Bóg obiecał dać pełny pokój i pełną radość. To się może wydawać niemożliwe, ale każdy z nas dzisiaj w tych małych próbach może tego doświadczać. Tak jak wspominałem Piotra, wspominałem Pawła, czy osoby, które przeżywały rozmaite dramaty, moc i łaska Boża jest tak potężna, że ponad to wszelkie ludzkie cierpienie i problemy, czy to zagubienie w osobistych, duchowych walkach, Chrystus chce w tym wszystkim uczestniczyć, chce być blisko każdego z nas, posilać, pokrzepiać, pocieszać. I przeczytam króciutko jeszcze pewne ważne myśli. Będziemy za chwilkę kończyć. Znalazłem piękne cytaty, które mówią może najpierw list do Rzymian, 5 rozdział, wiersz 17, taki tekst: jeśli przez upadek jednego człowieka przyszła śmierć, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Jest dzisiaj czas dogodny, aby im bardziej narastać będzie ucisk na świecie,
i walka z ludem Bożym, tymi, którzy szukają Boga, może nie wszyscy Go znaleźli, tym więcej ta obfitość łaski i daru usprawiedliwienia będzie przez Boga zsyłana na ziemię i wiara w to, że Bóg wywyższy swój Kościół. Bóg ma obfitość łaski i mocy czekających na nasze wezwanie, a powodem, dla którego nie odczuwamy potrzeby, aby odbierać te dary, jest to, że patrzymy na siebie zamiast na Jezusa. Dokonane zostało pełne zaopatrzenie, a wieczna sprawiedliwość Chrystusa została zaliczona każdemu wierzącemu. Kosztowna, nieskalana szata została utkana w niebieskich krosnach. Zostało każdemu dane zapewnienie, każdemu grzesznikowi i każdy może powiedzieć, będę się radował, to jest Izajasz 61:10, starajmy się może uczyć też pewnych tekstów na pamięć, bo to będzie taką siłą do przetrwania pewnych przeciwności. Przepiękny tekst Izajasz 61:10 mówi, będę się bardzo radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Została zapewniona obfita łaska, dzięki której wierzący człowiek może zostać zachowany wolnym od grzechu, gdyż całe niebo z jego nieograniczonymi środkami zostało oddane do naszej dyspozycji. Mamy czerpać ze zdrojów zbawienia. Sami siebie jesteśmy tylko grzesznikami, ale w Chrystusie jesteśmy sprawiedliwymi. Czyniąc nas sprawiedliwymi przez zaliczoną nas sprawiedliwość Chrystusa, Bóg ogłasza nas jako sprawiedliwych i tak nas traktuje. Patrzy na nas jak na swoje drogie dzieci. Chrystus przeciwdziała mocy grzechu, a gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska jeszcze bardziej obfituje. Czas kończyć nasze rozważanie. W podsumowaniu chciałem powiedzieć, że bez względu na to, jaki bój toczy, z jakimi przeciwnościami czy słabościami, to jedno jest pewne, że Chrystus o wiele większe walki staczał, ale dzięki trzymaniu się Bożych obietnic, dzięki poddaniu się pełnemu prowadzeniu Duchowi Świętemu zwyciężał i zwyciężył do końca dla nas. I ta moc, której On korzystał, jest dana każdemu z nas. I tylko nasza wolna wola i nasz wybór decyduje o tym, czy będziemy szli zwycięsko przez życie, czy będziemy szli na kompromisy i będziemy oddalać się od Chrystusa. Chciałem wam życzyć, abyście wybierali Jezusa, patrzyli na Niego jako na sprawcę i dokończyciela wiary, a Bóg będzie prowadził nas drogą zwycięzców i wszystkich was i sprawi, że będziemy doświadczać tego, co w psalmie, to będzie ostatni tekst, 89 i od wiersza 14, co jest napisane o szczególnej grupie ludzi. To jest taka walka Ducha Świętego o to, abyś ty i ja byliśmy zaliczeni do grona, do grupy tego szczególnego ludu, o jakim tutaj jest napisane w tym fragmencie psalmu 89. I wierzę, że Duch Święty ma moc, aby ja, abyś ty, aby nasi bliscy z każdym dniem byli bardziej radośni, pełni pokoju, ufności, wiary, ale też abyśmy właśnie nie zatrzymywali tego dla siebie, chcieli to innym przekazać. Ramię Twoje jest mocne, wiersz 14, psalm 89. Ramię Twoje jest mocne i mocna jest ręka Twoja, a wywyższona jest prawica Twoja. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej. Miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Błogosławiony lud, który zna dźwięk Twój, Panie, w światłości oblicza Twego chodzić będą. W imieniu Twoim weselić się będą każdego dnia, a sprawiedliwości Twojej wywyższać się będą. Bo Ty jesteś chwałą mocy ich, a za wolą Twoją wywyższy się róg nasz. Amen. Amen.